Naszym gościem na konferencji Tłumacze Komputer jest dr Jan Rybicki z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się między innymi badaniami statystycznymi języka przekładu i literatury, ale oprócz tego, tutaj należy wskazać, jest cenionym tłumaczem powieści literackich, ma w swoim dorobku ponad 20 przekładów takich tuzów literatury jak William Golding, Kazuo Ishiguro czy John le Carré. I dlatego też moje pytanie związane z tematem konferencji, czy tłumacz tekstów literackich potrzebuje komputerowych narzędzi wspomagających tłumaczenie? Znaczy, czy akurat potrzebuje tego, co nazywamy Computer Assisted Translation Software, to ono szczególnie jak się rozwinie, to myślę, że się przyda. Natomiast przede wszystkim tłumacz bez komputera jest nie do wyobrażenia. Ja zmuszam moich studentów, krzyczę na nich, że nie przynoszą komputerów z internetem na zajęcia, bo to tłumaczenie bez tego, i to nie chodzi tylko o tłumaczenia techniczne czy administracyjne, ale tłumaczenia literackie, choćby tak proste i może powiedzieć toporne narzędzie jak Wikipedia, zupełnie całkowicie odmieniło pracę tłumacza i wobec tego również tłumacza literatury. Natomiast jeśli chodzi o Computer Assisted Translation Software, czy wręcz tłumaczenie maszynowe, to ja się obawiam, że ono może wyprzeć tłumacza literackiego, chociaż wielu tłumaczy, nie tłumaczy, ze mną się nie zgodzi. Obawiam się, że tutaj ostatnie słowo będzie należało do wydawców. W momencie, kiedy translation software, kiedy maszynowe tłumaczenie będzie na tyle dobre, że wydawcę będzie się bardziej opłacało zatrudnić tańszego redaktora niż droższego tłumacza, to wydawca to zrobi. Na szczęście w polskie machine translation są wprowadzane znacznie mniejsze pieniądze niż tłumaczenie między angielskim a niemieckim, czy angielskim, czy hiszpańskim, ale w momencie, kiedy zobaczymy, że tłumacze hiszpańscy czy francuscy zaczynają zostać wypierani przez komputer, no to będzie jakiś rok, dwa dla polskich tłumaczy. Także. Czyli jeszcze nadzieja dla polskich. Jeszcze trochę, jeszcze parę lat. Chciałem również zapytać o pana badania, dlatego że zajmuje się pan właśnie statystycznymi badaniami języka literatury i przekładu, w tym także atrybucji autorskiej. Więc tutaj mamy taki styk, humanistyka, statystyka, metody ilościowe. Chciałbym, żeby pan coś powiedział więcej na ten temat. Znaczy tak, z pewnym przymrużeniem oka można powiedzieć, że metody ilościowe w badaniach literackich są wynikiem pewnego problemu, pewnego relatywizmu poznawczego, z którym humanistyka boryka się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest to taka, można powiedzieć, trochę pewnie naiwna ucieczka w stronę jakiegoś obiektywizmu czy większej naukowości badań literackich. Natomiast to nie znaczy, że to, co ja robię, czy to środowisko, w którym działam, robi jakieś rzeczy, może powiedzieć, właśnie typu szalony naukowiec. To nie jest tak. Ciągle nasze przesłanki są humanistyczne i nasze metody tylko uzupełniają metody humanistyczne. To jest, jak to powiedział mój guru David Hoover z NYU, my wchodzimy w gąszcz liczb, ale po to, żeby potem z tego gąszczu wyjść i wrócić z naszymi wynikami do tekstu i ostatecznym weryfikatorem wszystkich wyników jest jednak ciągle tekst literacki, czy też tekst przekładu. Natomiast te badania dają nam możliwości nowego spojrzenia i nowych nawet interpretacji tekstów, których przedtem po prostu nie byliśmy w stanie się dosięgnąć, choćby z tego powodu, że teraz mamy dostęp do tak olbrzymiej ilości książek, również w medium elektronicznym, których pojedynczy człowiek nigdy nie przeczyta. Jeżeli pojedynczy człowiek czy grupa ludzi chce mieć ogólny pogląd, musi zacząć używać metod, które nie są prostym czytaniem, ale które są wyciąganiem większych treści kulturowych, humanistycznych z tego olbrzymiego materiału naszej cywilizacji, która stworzyła już tyle materiałów, na przykład pisemnych, że, jak powiedziałem, jeden człowiek, czy nawet jedna instytucja nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Dlatego potrzebujemy silniejszych narzędzi, ale to ciągle są nauki humanistyczne. Dzięki tym silniejszym narzędziom możemy w tym momencie również zadawać bardziej precyzyjne, bardziej dokładne pytania badawcze, a przecież też o to w działalności naukowej chodzi, aby te pytania badawcze były coraz bardziej precyzyjne, coraz bardziej wszechstronne.
żeby spojrzeć na istotę badania z większej ilości perspektyw, takiej, jak to możliwe, wielowymiarowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.